Babcia Milena się kurczy. Jej wzrost zmniejsza się każdego roku o 1,4 cm. Babcia Milena chce wiedzieć, jaka będzie całkowita zmiana jej wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat. Które z poniższych równań odpowiada tej sytuacji? Wysokość babci maleje, zmiana jej wzrostu to minus 1,4 cm na rok, a nas interesuje to, co będzie się działo przez następne 3 lata. Czyli musimy pomnożyć minus 1 czwartą razy 3. I tak dokładnie jest zapisane w pierwszej odpowiedzi. Wzrost babci maleje o 1 czwartą cm każdego roku. To ta część treści zadania wzrost babci będzie malał przez 3 lata. Czyli w ciągu 3 lat zmiana wzrostu babci wyniesie minus 3 czwarte cm. Wystarczy te liczby pomnożyć. Oznacza to, że przez 3 lata babcia straci 3 czwarte cm. Druga odpowiedź mogłaby być poprawna, bo jeżeli pomnożymy plus 1 czwartą razy minus 3, to też otrzymamy minus 3 czwarte. Ale taki zapis, mimo że daje ten sam wynik, nie odpowiada treści zadania. W zadaniu jest powiedziane, że babcia zmniejsza się o 1 czwartą centymetra. Zmniejszanie się najłatwiej opisać przy pomocy liczby ujemnej. Dlatego tu przy 1 czwartej jest ten znak minus. Dalej, z treści zadania wynika, że posuwamy się na skali czasu o 3 lata do przodu. Minus przed trójką trochę nie pasuje. Ten minus pasowałby tutaj, gdybyśmy cofali się w czasie, gdybyśmy na przykład zapytali, co było 3 lata wcześniej. Mimo, że obydwa te wyrażenia są równoważne w sensie matematycznym, to wyrażenie pierwsze znacznie lepiej opisuje sytuację, o której mówi to zadanie. Trzecia odpowiedź nas nie interesuje, bo wybieramy pierwszą. Pierwsze równanie najbardziej odpowiada tej sytuacji. Następne zadanie. Zombie traci trzy kończyny dziennie przez kolejne 4 dni. Czyli straci 12 kończyn, bo 3 razy 4 to 12. To nie jest ludzki zombie, to musi być jakiś kosmiczny zombie, który ma przynajmniej 12 kończyn. Poniższe równanie opisuje tę sytuację. Zombie traci dziennie 3 kończyny. To jest ta minus trójka. Jeżeli tracę Kończyny, to mam ich coraz mniej, czyli liczba moich kończyn maleje. W tym przypadku maleje o 3, dlatego minus 3. I dzieje się to przez 4 dni. To jest ta czwórka. Jeżeli pomnożymy, to mamy minus 12. 12 to całkowita liczba kończyn, które zombie traci. I pytanie: co nam mówi minus 12? Właśnie powiedzieliśmy: zombie stracił w sumie 12 kończyn w ciągu całego okresu czasu. No i się zgadza. Sprawdźmy drugą odpowiedź. Zombie ma minus 12 kończyn. To raczej nieprawda. Po pierwsze, trudno powiedzieć, co to znaczy, że ktoś ma ujemną liczbę kończyn, nawet jeśli jest to zombie. Po drugie, nie wiemy, ile kończyn miał zombie, zanim zaczął je tracić. Może to jakiś specjalny gatunek zombie. Zombie stonoga. Jeżeli wcześniej miał np. 100 nóg, to po utracie 12 będzie miał 88 nóg. Oczywiście mógłby też mieć na początku tylko 12, wtedy po czterech dniach miałby 0. Albo mógłby też zacząć od 0 i wtedy po czterech dniach miałby właśnie minus 12. Tyle, że trudno to sobie wyobrazić. Tak czy inaczej, nie wiemy, ile miał kończyn. Wiemy tylko, ile stracił, czyli o ile miał mniej. Drugiego nie zaznaczamy. I trzeciego też nie zaznaczamy, bo prawidłowa odpowiedź to pierwsza odpowiedź. I ostatnie zadanie. Pewna stacja telewizyjna straciła w sumie 9 widzów w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Traciła taką samą liczbę widzów każdego miesiąca. Poniższe równanie opisuje tę sytuację. W sumie straciła 9 widzów, to jest T minus 9 tysięcy, ale zrobiła to w ciągu 3 miesięcy. To co tutaj obliczamy, to zmiana oglądalności, ale miesięczna, jednostkowa. Miesiąc jest tutaj jednostką czasu. To jest miesięczna zmiana oglądalności. Liczba minus 3000 mówi nam, że stacja telewizyjna traciła co miesiąc 3000 widzów. Zobaczmy, która z odpowiedzi jest właśnie taka. W porównaniu z okresem sprzed 3 miesięcy, stacja telewizyjna ma 3000 mniej widzów. No i nieprawda tracili 3000 widzów, ale każdego miesiąca każdego z tych trzech. Każdy miesiąc to było 3000 widzów mniej, czyli razem w porównaniu z okresem sprzed 3 miesięcy mają nie 3000 widzów mniej, tylko 9000 widzów mniej. Czyli ta odpowiedź nie jest prawdziwa. Całkowita zmiana liczby widzów to minus 3000. Gdyby było powiedziane, że chodzi o 1 miesiąc, to byłaby to prawda, ale całkowita zmiana liczby widzów to było minus 9000, a nie minus 3000, czyli ta odpowiedź również nie jest prawdziwa. W takim razie zaznaczamy trzecią odpowiedź, czyli żadne z powyższych. A co nam właściwie mówi liczba minus 3000? Gdyby była na przykład taka odpowiedź, stacja telewizyjna każdego miesiąca traciła 3000 widzów, to zaznaczylibyśmy ją jako prawdziwą, ale tutaj zaznaczamy żadne z powyższych.